Domyślam się, że część z Was pamięta jeszcze o słynnym wulkanie Popocatépetl. W ciągu ostatnich tygodni doszło tam do 3 bardzo interesujących obserwacji obiektów UFO w ciągu nieco ponad tygodnia. Pierwsza z nich miała miejsce 20 marca i widać na niej obiekt otoczony czymś w rodzaju pola siłowego, który w pewnym momencie zdaje się dosłownie eksplodować. Jest to jednak zaledwie wrażenie, ponieważ w kilka chwil później tajemnicza kula światła odlatuje z kadru kamery. Nie trzeba było jednak czekać na kolejną obserwację, która wydarzyła się 26 marca. Widać na niej kolejny tajemniczy obiekt UFO, który w pewnym momencie zdaje się emitować jakąś wiązkę światła, po czym przygasa i odlatuje w przestworze. Trudno nie odnieść wrażenia, że rejestracja z 20 i 26 marca zdaje się uwieczniać dokładnie ten sam obiekt lub też podobne obiekty wylatujące zza lub być może nawet z krateru wulkanu. Ostatnie, najnowsze nagranie pochodzi z 2 maja i widać na nim zupełnie inny obiekt, który ma kształt cygara. Pozostawia on nawet za sobą smugę światła, co daje nam pewne wskazówki odnośnie trasy, jaką przebył. W tym miejscu należy zaznaczyć, że większość podobnych obserwacji w okolicy wulkanu Popocatépetl bywa tłumaczona obserwacją świetlików, które tak się akurat złożyło, przylatywały tuż przed okularem kamery. Jeżeli w tym wypadku przekonuje Was takie wyjaśnienie, naturalnie nie oceniam i zachęcam, abyście podzielili się swoją opinią poniżej w sekcji komentarzy.